Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj jest kolejny odcinek z oceniania stajni widzów, a dzisiaj jest ze mną... Pola. Tak, jest dzisiaj ze mną Pola, ponieważ wykupiła trzeci poziom wspierania i dzięki temu może wziąć udział w odcinku. Oczywiście ja też was zapraszam do wspierania kanału, jeśli chcecie wziąć udział w takim odcinku. Oczywiście zanim zaczniemy, ja chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Agnieszka Trępała, Adam Spora oraz Żabka Gen Z. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć, albo na przykład też dołączyć do mojego klubu, to na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, Pola, w takim razie, od której strony chciałabyś zacząć? Ja sobie zejdę i gdzieś odstawię konia. To zawsze ci od tutaj. Więc mamy Shire i jest to marzipan, chyba marcepan o to chodziło, tak? No tak. Bardzo fajne imię, kurczę, nie mam konia marcepana. W ogóle lubisz marcepan? Bo wiem, że dużo ludzi nie lubi. Zależy. No właśnie, ja akurat lubię, ale dużo moich znajomych nie lubi. Zawsze jak są jakieś czekoladki z marcepanem, to mi dają, bo nie lubią. Wracając do konika, bardzo lubię Shire, one są bardzo fajne. Chyba tej maści akurat nie mam. Wróciłam z aplikacji jakby. A, dobra, bo to jest ten, co teraz są na przecenie i one też są z aplikacji, nie? Też się zastanawiałam, czy kupić jakieś z przecen, ale chyba sobie daruję w tym czasie, przynajmniej jak na razie. Ogólnie ma bardzo fajne odmianki ten konik, w sensie ma fajne takie kropeczki tutaj pod szyjką, pod pyszczkiem. Widzę, że postawiłaś na takie w sumie kolory, jak ma ten koń, czyli brąz, czerń i biel. Bardzo fajnie do niego to pasuje, trzeba przyznać. I bardzo fajnie, jak są połączenia trzech kolorów, bo to się rzadko zdarza na outfitach i bardzo fajnie to wygląda, więc tutaj bardzo duży plus za to. Bardzo mi się podobają te białe kokardki, one są takie wyraziste. No, widać. Właśnie dopełniają ten outfit. Tutaj mamy i strzemionka i wędzidło złote, więc też dodatkowy plus. No, ja też na to zwracam uwagę. Bardzo mi się podoba ten outfit, trzeba przyznać. I fajnie, że ten czarny jest czaprak czarno-biały i on też się bardzo oddziela na tej jego maści i pasuje i do grzywy, więc no, zaczęliśmy tutaj od jednego z takich fajniejszych outfitów, trzeba przyznać. Lecimy dalej w takim razie i mamy Emerald. O, tak jak Emerald Forest. No, ale ja go wziąłam z tego filmu Życie w Cudzie, bo tam jeden koń nie bawił tego imię, to tak. A, okej, okay, dobra. Ja oglądałam to, tylko już się pamiętam za bardzo. Pamiętam głównie Ravena, ale zapomniałam już tych imion, ale okej, okay, czyli Emerald też tam był taki koń. A on też był kary, czy był jakiejś innej maści? Nie, on był siwy. A, on był siwy, okej, okay, dobra. Mamy tutaj Franz. A nie, to są... Boże, on wyglądał jak Francuz teraz, a to jest przecież ten, Tenesari tak zwany. No. Jakoś tak mi się wydawało, że to jest Francuz przez chwilę, nie wiem dlaczego. I mamy tutaj tego Karuska. On ma bardzo fajną tą grzywkę taką podpalaną. No, to mi się bardzo podobało. Brązowe akcenty na tym outficie pasują, że on ma takie akcenty na tej grzywie i ogonie, więc bardzo fajnie. Niebieski też się mega na nim odznacza, bo on jest ciemny. Bardzo ładny outfit. No to jest ten gotowy outfit, ale ja lubię bardzo. W sumie jakbym usiadła, to bym pasowała moim outfitem. No. Do tego może buty ewentualnie mi nie pasują. I ten piesek pasuje mi do włosów. Bardzo fajny też ten piesek jest. On też jest chyba z Rancha, czy nie? Nie, on chyba jest starej dery. A, dobra. No mi się ogólnie podoba, to wygląda jakby to był izabelowaty piesek. Nie wiem, czy tak się mówi na kolory psów się chyba inaczej mówi niż na maści koni, ale też bardzo fajny outfit, nowy, więc ja takie lubię. Gdzie teraz proponujesz? Idziemy po tej stronie, czy... Idziemy po tej. O, mamy Raven, czyli mamy tutaj już z Życia w Cuglach. I jest kary, więc się zgadza. Tylko Raven chyba nie miał żadnych odmianek, ale ważne, że jest kary. Chodźcie tutaj koniu pogłaszczę. To jest oczywiście Tennessee Walker, nie? A ile się nie mylę? Tak. O kurczę, bardzo lubię ten czaprak. On jest taki mega. Nie wiem tylko, czy to siodło i to ogłowie nie jest po prostu za ciemne, jeśli chodzi o jego maść. Tak, chciałam zmienić, ale już nie miałam po prostu jak. A, okej, okay, dobra, rozumiem. Ale ogólnie ważne, że zachowałaś tutaj kolorystykę spójną, więc o tyle dobrze. Lecimy dalej w takim razie. Tutaj może, co? Okej, okay, mamy Ash, czyli w sumie popiół i nie wiem, czy tutaj oglądałaś też tą film z SSO i czy tu też do Ashtari takiej nawiązałaś, czy nie? Oglądałam, ale już nie pamiętam. Nawiązałam tego, jak jest z bliskiego lasu, jest taki dzikusek jeden. A, wiem, tak. No, uwielbiam tego dzikuska, no, on jest super. Ten wojownik. Bardzo fajne imię. Nie wiem, czy ja mam takie imię, ale lubię bardzo to imię. Muszę sobie gdzieś pozapisywać te imiona. I okej, okay, jest tutaj stary fryz, stary outfit, ale kolorystycznie mega mi się to podoba. I ten biały kruk, tak fajnie do tej maści konia. Królewski jest ten fryz. Pamiętam, że kiedyś to chyba każdy chciał mieć takiego fryza. Tak, bo one były chyba od 8, do któregoś tam poziomu. A, okej. Okay. Niby są stare, ale coś mają w sobie. Bardzo mi się też podoba, jak jest zrobiona ta grzywa i ogon, że jak na tamte czasy
pracy, to naprawdę bardzo fajnie takie falowane, więc tutaj SSO się postarało. I ogólnie stary outfit, ale naprawdę wygląda królewsko i bogato. O matko, lecimy dalej, mamy Dizzy i to jest Bibi. Mamy tutaj outfit nasz klubowy oczywiście, znowu reklama klubu, widzowie, polecamy, polecamy. Nie wiem jak Pola poleca. Ja polecam. Polecasz, tak? Widzę, że chyba inny odcień światła kupiłaś. Trochę inne rzeczy, bo nie wiedziałam, które to są dokładnie, ale... Ale nic nie szkodzi, bo to też ogólnie pasuje. Ale tak czy siak nie musisz i tak zmieniać i tak dalej, bo tak jest bardzo fajnie. Ja też nie zmuszam nikogo w klubie, żeby miał dokładnie, dokładnie takie samo. Dizzy to jak ci się kręci w głowie, to tak po angielsku można powiedzieć, więc taki troszkę zakręcony. No. O matko, to jest najlepsze imię chyba jak na razie, nie? Fluter oczywiście. I jest to Anglik. No bo ja kocham Anglicy, bo to są super gomi, naprawdę. Ogólnie nie wiem, czy tam oglądałaś vlogi ze stajni, ale tak. Dylemat, na którym jeżdżę, to on jest tam w połowie Anglikiem. On ma trochę takie inne właśnie ciała jak Anglik, więc też tak trochę lekki sentyment do Anglików. Wydaje mi się, że wybór tego różowego jest mega trafiony, ponieważ ten koń ma takie chrapki lekko zaróżowione. Właściwie to jest maść biała z tego, co widzę, a nie siwa, bo siwa to on by miał bardziej te chrapki szare. I oczywiście tutaj strzemionka z wędzidłem się zgadzają, wszystko super. Tutaj mamy czarny outfit z różowym, oczywiście czaprak ma czarne akcenty, więc to mega też pasuje. I Deolo. No i ma super imię, no co ja mogę powiedzieć, Fluter. Dobra, lecimy do kolejnego i mamy Spirita. I co ciekawe, nie jest to maść faktycznie Spirita. I miałam takie obawy, że ja nie widziałam tej maści, że ona była taka czarna, jakby miała jakiś bardzo, to nie jest w ogóle koń, ale no nie wiem, nie mogłam go kupić. Aha, okej, okay, czyli chciałaś kupić Spirita, ale jakoś tak wyszło, że nie mogłaś, jakiś był błąd. No, bo miałam tego. Bardzo lubię Musangi, to jedna z moich ulubionych ras, na pewno aktualnie w SSO. Nie wiem jak ty, czy lubisz bardzo. Lubię, Musangi, bardzo mi się podoba ta animacja Afrykanie. No, i chyba jedna też z najlepszych animacji w SSO aktualnie. Outfit też mi się bardzo podoba. Jest nowy, czarno-biały, no kurczę, do tej maści wydaje mi się, że idealny. Ewentualnie do tej maści jeszcze by niebieski pasował, a poza tym to czarny idealnie w punkt. Ten biały akcent na siodle idealnie pasuje do tej łatki, co tutaj mam na brzuszku i na pyszczku właśnie. Widzę, że... Aha, myślałam, że nie ma nic w torbie, ale w torbie jest sznurek. Nie zauważyłam, bo się przyzwyczaiłam, że zawsze wystaje coś z tej torby. Już dawno tego sznurka nie nosiłam. Ale no, taki westernowy horse lasso, żeby łapać jakieś tam dzikie konie albo krówki. Ja w ogóle się skapam, że jestem taka incognito dzisiaj na tym odcinku, tak w tej masce. Zapomniałam, może bym ją zdjęła, ale nie, dobra, dzisiaj będę widzowie incognito. Mamy kolejnego konika i jest to Fox, czyli w sumie lisek. No, ten jest rudy. W sumie ciemnorudy, bo to jest taki ciemny kasztan. Chyba, że się mylę, widzowie, to nas poprawcie, ale pasują mu bardzo koreczki. To jest w ogóle Holender, tak? Dobrze kojarzę? Nie chcę, żeby się podwoiły. Ło. Podwoiły się? Nie, ten koń lekko się podniósł, ale już chyba... A co zrobiłaś? Dałam, żeby go pogłaskać, to myślałam, że się podwoi. Był ten bug z tymi podwajaniem się, ale chyba już to się naprawiło. On się tylko tak lekko podniósł, jakby, nie wiem, na jakiejś platformie ktoś go wziął. Bardzo mi się podobają białe akcenty na ogłowiu. One są takie sportowe na tym, na chrapniku. Bardzo one fajnie nawiązują do tego czapraka, co też ma taką lamówkę białą i do ochraniaczy. I zielony kolor bardzo ciekawie do niego pasuje. Bardzo fajnie, że wybrałaś taki wyróżniający się zielony, no bo jakbyś ubrała brązowy czy tam czarny, to on by jakoś specjalny nie był, co nie? By się tak nie wyróżniało na jego maści. No, dokładnie. Lecimy dalej. O, i mamy Dizzy znowu. Znowu to się nazywa tak jak Bibi. Serio? O, co się zauważyło? Masz podwójne imiona. To jest po prostu brat Bibi. Można powiedzieć, że może w jakimś stopniu być jego bratem. I to jest stary Halflinger? Tak. O, dobrze kojarzę. Okej. Nie wiem, to jest chyba srebrno, kara, maść, nie wiem. To jest dla mnie zawsze zagadka, bo to jak koń jest ciemny, a ma białą grzywę i ogon, to jest zawsze dla mnie zagadka, co to jest za maść dokładnie. Bo ja się zawsze mylę, ale tak czy siak, te nowe Halflingery mi się co bardzo nie podobają w tej maści. Wydaje mi się nawet, że te stare chyba mają lepszą tą ciemną maść. No. Mam tutaj białe akcenty, które fajnie pasują do jego grzywy i ogona. Brązowy sprzęt jak najbardziej wydaje mi się, że pasuje. Akcenty co do czapraka mogą pasować. Jedyne co, to nie wiem, czy bym nie wybrała ewentualnie innego czapraka? Czapraka nie wybrałam innego, bo nie mógł się założyć. Okej, okay, a no tak, w sumie on ma ograniczoną ilość tych rzeczy, które można na nie założyć, no więc to jest dodatkowe utrudnienie. Wędzidło i strzemionka się zgadzają, więc wszystko fajnie. I mamy jednorożca Butterfly, czyli motylek. Bardzo śliczny motylek, jednorogi. Widzę, że tu mamy, o, mamy stare siodło, ciekawe. Bo nie wiem, jak to się nie pasowało. Mimo, że jest stare, to ono ma dużo tych szczegółów szycia, więc
są takie unikalne sprzęty w SSO stare, trzeba przyznać. Królewsko w ogóle wygląda, przez ten czaprak głównie. Po chęci próbowałam pod jego oczka i na krapkach ma takie trochę, się wydaje, niebieskie. No, no, taki szary, ale bardziej wchodzący w niebieski, granatowy, to fakt. Pasuje, no i kopytka ma w sumie niebieskie takie trochę, więc to też fajnie pasuje z tym. Więc lecimy sobie dalej, tutaj może na drugą stronę. O, Jezu, jaki on jest. Ja tak spojrzałam, taki praktycznie łysy, bo on ma koreczki chyba, tak? Sunny Rain, czyli słoneczny deszcz. O, ciekawe w ogóle, bardzo ciekawe imię. Takie dwa przeciwieństwa, ale bardzo fajnie brzmi. Więc mamy Sunny Rain w koreczkach, ale w sumie ja też mam takiego pasolika w koreczkach, tylko tego błanego. Ale jakoś tak jak na wprost na niego spojrzałam, to myślałam, że mu dałaś tą taką łysą fryzurę, wiesz, co jest praktycznie ścięta na zero. Tak, bo to może też się wydawało tak z tym o głowie, bo jest takie... No, bo nie ma naczółka, tak, faktycznie, bo to o głowie nie ma ani naczółka, ani nachrapnika i to się tak wydaje, ani podgardla w ogóle, bo to jest takie minimalistyczne. Na sportowo, tak trochę na ujeżdżeniowo, tak na biało, elegancko, oczywiście tutaj brązowy sprzęt się zgadza i o głowie i siodło. A, bo to są szaro-białe ochraniacze, okej, dobra, nie zauważyłam za pierwszym razem, ale wygląda tak elegancko. Jeszcze nie wiem, czy to o głowie nie jest takie bardziej westernowe, chociaż nie znam się aż tak na ogłowiach takich. Tak to może jakby zmienić na jakieś bardziej ujeżdżeniowe ogłowie, to wygląda jakby na zawody ujeżdżenia mógł jechać. Więc też bardzo fajny konik, to jest ten chyba specjalny pasolik. Tak, to jest ten handem. Handem, no. O, mamy Twilight Sparkle! Jako cykipony, super. Ja go kupiłam, to myślałam, no kurde, jaki mnie dać? I pomyślałam, gdzieś oglądałam My Cykipony, no dobra, to jest dla dzieci, no ale hello. Nie, no ja też oglądałam i mega. No i nazwałam. Ja też muszę nazwać w końcu konia Twilight Sparkle. Z tego co wiem, to Rainbow Dash mam, bo już tego tęczowego nazwałam, jak było święto tęczowe. Fluttershy chyba też się da nazwać. Tak, da się. Więc no, imiona z kucyków będę musiała też ponazywać. Oczywiście to jest Arabek. Ja też bardzo kocham Arabki. Mam wrażenie, że te konie się w ogóle nie starzeją. Nie wiem, jak ty masz. Nie wyglądają, jakby były stare. No, one są cały czas na czasie i to jest takie fajne w nich. No i widzę, że tutaj ten siwusek ma błękitne oczka i tutaj też chyba na co zwróciłaś uwagę, ponieważ ma ładny błękitny outfit, który idealnie pasuje właśnie do oczek. Ja w ogóle jestem mega zwolennikiem dodawania właśnie błękitnych, takich niebieskich outfitów na siwuski, bo to za każdym razem pięknie wygląda. Więc widzowie, jak nie wiecie, jak ubrać siwego konia, to uwierzcie nam, niebieski zawsze będzie pasować. Tak. Mamy oczywiście o głowie czarne siodełko i to też mega fajnie pasuje do jego grzywy. No, ten outfit jest mega fajny, taki sportowy, skokowy bym powiedziała, bo jest takie siodło skokowe i bardzo pasuje do tego Arabka. I mamy, co tutaj jest? Acacia? Akacja chyba. Akacja, aha, dobra, dobra. I jak chyba kwiatek taki, tak? No, chyba tak. I mamy pomarańczowy outfit. Oj, tego pasolika właśnie też mam. I liska, w ogóle ten naprzeciwko się nazywał Fox, nie? To bardziej ten koń by pasował Fox w sumie. No. W ogóle ta torba ma fajny ten pomarańczowy akcent, idealnie do tego outfitu pasuje. Chyba jeden z moich ulubionych outfitów w SSO, bo oczywiście ja kocham pomarańczowy i połączenie czarnego z pomarańczowym też jest mega. I widzę, że tutaj też Sport Course, ponieważ ma tutaj rozetę, więc już jakieś tam zawody wygrywał. Tak. O, i mamy Summer, mamy lato, już niedługo lato, widzowie. I akurat mamy tutaj Summer, jest to Fjordzik. Mam nadzieję, że odnowią. No, ja też mam nadzieję, bo mam tego Fjorda, bo on był kiedyś na przecenie, ale mam jednego właśnie, nie wiem, czy nawet nie tego samego i nie umiem go wytrenować, bo trochę mi się nie chce, bo jak te nowe konie powstają i te stare Fjordy już tak trochę, znaczy stare, no nie są jakieś stare, ale na tle tych nowych to są już trochę takie średnie. No. Ja też mega czekam na odnowienie właśnie Fjordów, ma mega tą grzywę i ja uwielbiam właśnie te wzorki na ich krzywie i tak dalej, więc fajną też mu fryzurkę wybrałaś. No, wybrałam, dlatego że zazwyczaj Fjordy mają takie brązowo-białe fryzury. No i to jest mega fajne. No i bardzo fajnie ten ciemny niebieski na nim wygląda, bo on jest dość jasnym koniem. Mamy liska w ogóle. To jest chyba ten lisek z Halloween? Tak, to jest od tego Fjorda magicznego. Już zapomniałam, że on w ogóle istniał. Nie wiem, czy ja go w sumie kupiłam, ale bardzo fajnie wygląda i bardzo fajnie właśnie się odznacza tutaj na tym outficie. No, trochę sportowy, trochę taki na cross, zwłaszcza te ochraniacze mi się tak kojarzą z jakimś crossem. Próbowałam wybrać takie trochę stare rzeczy, tak jak do tego Haflingera, żeby były takie właśnie pod takiego konia starszego. No, mega do niego akurat pasują. Paseczki na nóżkach trochę widzę. Nawet nie zauważyłam tego. No, tak wygląda trochę jakby się pobrudził, ale no, na pewno to było zamierzone. To może najpierw ty powiedz, jakie były twoje trzy ulubione w sumie? Pierwszą to jest Fjord. Kolejną to myślę, że Dizzy od klubu. Mhm, okej, okej. Ostatnio to chyba albo Shaye, albo Tennessee Walker. To fakt, to były bardzo fajne też outfity. Tennessee Walker, no. Chwila, Shaye i
Ameryka Saddle. A, Saddle Breed, okej. Okay. Tak zwany Tenesari. Tak go przechrzciłam ostatnio tam na odcinku. No, mi się jeszcze podoba dodatkowo Mustang i mimo wszystko ten Holender, bo ten zielony nie był taki oczywisty według mnie, więc to było takie fajne, kreatywne moim zdaniem. Piszcie widzowie, jaki wam się podobał outfit najbardziej od Poli. I oczywiście, Pola, czy chciałabyś na koniec odcinka kogoś pozdrowić? Chciałabym pozdrowić moją siostrę Zuzię i moich rodziców. Dobra, super, oczywiście ja też pozdrawiam. Dziękujemy wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał oraz dać łapkę w górę. Oraz jeśli chcecie wziąć udział w takim odcinku, to zapraszam do wspierania kanału. A my oczywiście przesyłamy wam gorące pozdrowienia.